Dzień dobry, moi drodzy, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy World of Zin. Jestem z Wandel, zwykle będę waszym gospodarzem. Jesteśmy dalej w kopalniach kamieni szlachetnych. O, diamenty tym razem. Okej. No dobra. Aha, i tutaj oczywiście mam potwory do ubicia. W tych kopalniach, jak już wspomniałem wcześniej, jakoś specjalnie nie ma potworów do mordowania. Dobra. Konsekwentnie z ruchem wskazówek zegara. No, z ruchem wskazówek zegara, dobrze. Klejnoty, proszę bardzo. I diamenty, i klejnoty, i diamenty. Zapytacie pewnie, no dobrze, ale dlaczego tutaj chodzisz po tych kopalniach? Po co ci one? Ja trochę mówiłem w poprzednim odcinku, ale powtórzę się jeszcze raz. W tych kopalniach są do znalezienia... O kurde. Tobie się należy szybkie leczenie. A Stefanowi należy się szybkie... szybka naprawa. Dobra, wyjdziemy z tych kopalń. Później to ten, to się zrobi. Jeszcze raz, zapytacie pewnie, dlaczego w takim razie, Diatorowie, po co tutaj jestem? No, dlatego głównie, żebyście... Żeby zdobyć kamienie, tylko po co te kamienie, nie? Krótka historia jest taka, że do craftingu. A długa jest taka, że dzięki kamieniom szlachetnym możemy zrobić... Ja pierdziele, co to było? Panie! Czekaj. W ten sposób. 312 klejnotów i... O, i to było dobre zbiory. To mi się podoba. Wracając, oczywiście... po co ja tu jestem? Po crafting, a mianowicie... Z tych kamieni szlachetnych będziemy możemy zrobić bardzo wysokiej jakości przedmioty, zbroje, bronie. Głównie zbroje, które potem będzie można sprzedać. A jak wiadomo, gotówka w tej grze jest zawsze na propsie. Czekajcie. Zróbmy tak może, że... Prześpijmy się. Nałóżmy jeszcze raz nasze... wspomagacze. Zapiszmy i teraz. Dobra. Ciach. Tutaj. Aha, dobra. Mapka jest strasznie myląca, ale okej, dobra, nieważne. Dobra, to mamy, tu mieliśmy taką mniejszą kopalnię, a za to z diamentami. Ile już mamy tych kamieni? 11 diamentów, proszę bardzo! 16 rubinów, czyli będziemy mogli 3 dobre zbroje, dobrej zbroje jakości. Dobra, wychodzimy. I tutaj. Oczywiście znowu barbarzyńcy, znowu im rozwalamy. Znowu im rozwalamy
Obozowisko. Matko Święta, coś jestem jakiś taki zakręcony. Dobra. Zróbmy tutaj sobie eksplorację. Oczyścimy. Odkryjmy po prostu te tereny, nie? Okej. Okay. Na pustyni jeszcze nie zamierzam wchodzić, bo na pustyni są brzydkie, brzydkie rzeczy są na pustyni. O, kolejne kopalnie. W tym jedna dosyć interesująca. Zaraz chwilę się dowiecie dlaczego. Tutaj mianowicie. Mamy taki tron. Nie? Podchodzimy do tego tronu i... I am the god of these mountains. If you give me 250,000 of your gold pieces, I will use them to replenish the gems. Tak jest! Mamy boga minerałów, właśnie boga tych gór, i on za drobną opłatą ćwierć miliona sztuk złota odnowi wszystkie żyły, jakie w tychże kopalniach, w których przed chwilą byliśmy, można było znaleźć. W tym żyły, jakie można u niego znaleźć, więc... To jest bardzo opłacalny biznes pod jednym warunkiem, musi mieć na to pieniądze, ale myślę, że takie jedno turnę nawet przy najsłabszych zbiorach, czyli taki, gdzie mamy zawsze po jednym, no tak jak teraz, nie? Naprawdę. No tak jak tutaj, po jednym rubinie ze ściany. O, no cóż. Myślę, że nawet po takich słabych zbiorach, uda nam się zebrać odpowiednią ilość gotówki. Zwłaszcza, że za diamentowy pancerz jest 40 razy... Nie, ile tam może być? 80 razy 2? No 160, nie? Tysięcy. Za sam diamentowy, nie? A za rubinowy powiedzmy tam jest 50 sztuk, 50 razy to się tam liczy, nie? Dobra, nieważne, mniejsza, i tak to są duże kwoty, które łatwo będzie można naprawić. Dobrze. Emeraldy, szmaragdy, po prostu szmaragdy. Okej. Szmaragdy też są dosyć dużo warte. Ze wszystkich tych najlepszych jakości przedmiotów, rubinowe są najtańsze, nie? I najsłabsze, kurty mol. Może tak? Nie wiadomo w co klika. Czy klikam odpowiednio na portret? Okej. Okay. Szafir. Dobra. Czy mam całą tutaj... jaskinię Króla Gór zbadaną, tak? Wszystko? Wszystko, dobra. Na razie nie będziemy płacić za w ogóle 24790 sztuk klejnotów. Też można się dużo klejnotów właśnie nachapać, nie? Szybko zbadajmy sobie tutaj ten teren. I kolejna kopalnia. Dobra. Mm-hmm.
Jezus! Kicia! Kicia poszła spać. Okej. Teraz tak. Wiem, że będzie taka jedna kopalnia tutaj, którą bez... A nie, dobra, to jeszcze nie. A to też jest w sumie ma ciekawą to. Nie sprawdzam tych śmieci, bo w nich nie ma, istnieje spore ryzyko, że jakimś syfem się zarazimy albo czymś innym jeszcze i... Tyle będzie. Rubiny. No, to się nazywa, kurde, zbiór. Zwróćcie też uwagę na to, że ta gra ma dosyć dobrą jakość grafiki jak na swój czas. W sensie te piksele nie są jakoś specjalnie duże, bo możemy zobaczyć z tej odległości już mniej więcej, jakie klejnoty są na tej ścianie do wydobycia. Niby to są piksele, nie? Malutkie, ale jak się oddalimy, to rysowanie odległości jest ładnie zrobione. Render odległości, no ciężko to renderem nazwać, bo to granie jest 3D, tylko 2,5D, ale... Mimo wszystko. Okej. Czy wszystko? Chyba tak, ale... Wychodzi na to, że chyba wszystko, więc... Jeszcze tutaj sprawdzę. Dobra. Chyba, że tu coś jeszcze było na dole. Tak, coś mogło być. Boła? Co? O, patrzcie, nawet nie zwróciłem uwagi, że tu jest odnoga. Ale bym przegapił brzydko. Nie powinno się takich rzeczy robić. Kolejne. No jeszcze. No, tak mi rób. O, tak mi dobrze. Jeszcze więcej. No. O, rubinów, szafirów dużo będzie. No. Exit Gemstone Mines, tak jest. Dobra. Jeszcze na wschodzie powinna być jakaś jedna kopalnia. Ale głowy nie dam. O matko, ogry. A tak, bo jesteśmy na ich terenie. Dobra. To szybki odpoczynek. Day of Sorcery. Protection. A jedziemy dalej. To jest chyba ostatnia kopalnia będzie, jaka jest dostępna. Zaraz zobaczymy zresztą. Ale chyba ta... Spadaj. Nawet jeśli dajesz złoto, to spadaj. A nie, jeszcze jest jedna ostatnia. Dobra, chodźmy w takim razie tutaj. Tu byliśmy? Nie, tu nie byliśmy. Dobra, no to chodzimy
tutaj na przodku robimy. Okej. Szmaragdy. Fajne też jest to, że jak już uda nam się te wszystkie tajne przejścia odkryć, nie? W sensie skopa je wyważyć, to one potem zostają. Ale z kolei ten Bóg Gór może nam odnowić te klejnoty, więc klejnoty zostają, ale przejścia są odkryte, a klejnoty zostają, więc to jest tylko na propsie zawsze. O, dużo klejnotów. Jeszcze więcej klejnotów. Jeden szmaragd. Dobra, dobra. Dobrze, że też nam klejnoty rosną, bo klejnoty się nam przydadzą do właśnie tworzenia tych przedmiotów, bo nimi tak naprawdę klejnotami płacimy. Będziemy płacić za wytworzenie przedmiotów, jakie mamy do... jakie będziemy chcieli właśnie u tych NPC-ów w namiotach. Okej. Okay. To jest chyba ostatnia ścianka w tej kopalni. Dobra. Dobra, nic się nie stało? Dobra, trudno. Nic się nie stało, jedziemy dalej. Oberwaliśmy kwasem. Zresztą zauważcie też, że... O! A tu mnie nie było. Jaki musi przyjść stąd. Zauważcie też, że obrażenia, jakie otrzymujemy z tytułu eksplodujących kamieni, są tego samego koloru, że tak się wyrażę, co kamienie szlachetne, jakie wydobamy. Czy tutaj mamy truciznę, diamenty chyba dały energetyczne obrażenia, rubiny dały od ognia, a szafiry od zimna. Obrażenie. O, właśnie, nie? Jeszcze. Dobra, szmaragdy. Tak się może wydawać, że tych kamieni jest mało. Ale jak zobaczymy sobie za chwilę... się okaże, że będziemy mogli całkiem dużo fajnych przedmiotów z nich wytworzyć. Wartościowych przedmiotów dodajmy. Dobra, prościej będzie tak. Albo i nie. Ostatnia jest kopalnia, tak? Dobra. To wchodzimy. A, to jest ta kopalnia, o której myślałem. Tu są korytarze i hale też, których trzeba będzie to odkrywać systematycznie. Dobra, ściana z rubinami. Oh, come on. A, rubiny też chyba dają obrażenia od energii. Czy dobrze widziałem? No jak na diamenty, to jest całkiem spora ilość z żyły do wzięcia. Piotra żyły. Znowu. No wow! Ale mi się wydaje, że gra jest tak zbalansowana, że jeżeli na początku właśnie nam nie idzie z diamentami, to później znacznie w tych końcowych kopalniach, o ile oczywiście będziemy robić je wszystkie pod rząd,
to właśnie z kolei więcej dostajemy kamieni za jednym zamachem, więc tak czy siak zawsze mniej więcej podobna ilość, jeśli chodzi o kamienie szlachetne, jest do zdobycia właśnie w każdej kopalni. Czy tutaj tak, dobra, to jest tylko pierwsza odnoga. Dobra. Czekajcie, bo ja się tutaj zaraz zagmatram. Będzie. To jest chyba też kopalnia z największą ilością żył kamieni szlachetnych, ale mogę się mylić. Chodźmy tutaj. Rubinowe. Mitryl. Co? Jaki mitryl? Rubinowe to są wszystko. To nie ta gra, żeby był mitryl. Tutaj nie ma mitrylu. Ktoś się zresztą pytał w komentarzach. Chyba wszystkie julki są piękne, albo ktoś inny, że... No pytał się, czy w tej grze jest mitryl, nie? Ja tam mu odpisywałem, że mitryla nie ma. Tutaj twórcy troszeczkę, mimo że tutaj trochę czerpią z dedeków, jeśli chodzi o tworzenie postaci, to... mimo wszystko starają się być oryginalni. I moim zdaniem to jest... to jest to, co było siłą napędową tych gier na zachodzie. Podkreślam, na zachodzie, bo oczywiście u nas te gry nie zdobyły takiego rozgłosu. Bo nie były Doomem, ani nie były Quake'iem, ani nie były inną rąbanką. Chyba za bardzo pojechałem, jeśli chodzi o te... o drogę. W kwestii tego Dooma i Quake'a chyba też za mocno pojechałem, ale... ale no trochę taka prawda, że u nas na giełdach, jak te giełdy były, nie? Ja powtarzam, będę to powtarzał po raz dziesiąty... do ustranej śmierci w nieskończoność, że giełdy zrobiły tyle dobrego nam Polakom, co złego. Bo ile oczywiście giełdy dały nam dostęp do gier komputerowych takich, jakie można było dostać na zachodzie, o tyle jednak te giełdy, wersje, kopie z giełdy były mocno, ale to mocno wybrakowane. No dobra. Na przykład nie było instrukcji do gier RPG. W ogóle jak chciałeś kupić RPGa na bazarku czy tam gdzieś, to musiałeś wiedzieć, co chcesz i czego szukasz. Jak nie wiedziałeś, czego szukasz, to zawsze handlarz ci proponował składankę, gdzie była zawsze gra z pod tytułem Idzie komandos i strzela. Tak. Nie żeby było, że znam to z autopsji, tylko po prostu czytałem jedną książkę taką, nie? Że... chyba to się książka nazywała Nie tylko Wiedźmin, albo Dawno temu w grach, albo Bajty polskie. W której z tych pozycji, w każdym razie, była właśnie... była właśnie
Coś mi się tutaj nie wydaje, że to... A, oczywiście. Chyba taka hala bardziej niż... A, jeszcze tutaj, proszę bardzo. Pominąłbym. Takich rzeczy się nie robi w tej grze. Nie wolno pomijać. Szafiry i tu też są szafiry. Au! Dobra, trudno. Muszę z tym żyć. Okej. Okay. Czy coś jeszcze? Nie. Dobra. Ale skoro tak, to możemy w takim razie udać się już do... Dobra. Możemy się udać już do... tych kowali, bo to w sumie że to są kowale, którzy nam właśnie przerobią te nasze klejnoty na przedmioty. Dobra. Ile mamy wszystkiego, bo to też jest dosyć ważne. 41 rubinów, wow, możemy 8 przedmiotów tylko zrobić, super. 50 tych, 30 szmaragdowych, 3 szafirowe, 4 diamentowe. Dlaczego 4? Bo to się zawsze zaokrągla w dół do liczby podzielnej przez 5. No, mamy 5 energetycznych dysków, więc możemy udać się do Ellingera i... Zaraz, chwileczkę, skąd mam 5 energetycznych dysków? Gdzie to znalazłem? Być może z którejś zwierzy. No nieważne. Teraz tak. I can make a weapon or a piece of armor for you. The cost is 1000 gems. Dobra. Na razie nie. Zróbmy... Ile mam tych diamentów? Diamentów mam najmniej, więc mogę dla nich to... Właśnie, możemy 4 przedmioty zrobić. Dobra. Dobra. Ile mamy klejnotów przede wszystkim, bo to też ważne jest. 800. Dobra, a wiecie co? Ja pójdę do... Zostawię tutaj Lloyda przede wszystkim. Lloyd's Beacon. Set. Dobra. Pójdę do Castle View szybko i wezmę pieniądze, znaczy pieniądze, no klejnoty wezmę z banku, przy okazji pieniądze, a tam przy okazji naprawimy Stefana. Dobra, Castle View. Got a pass? Okay, go ahead. Naprawmy może najpierw Stefana. Ogre Foundry. Fix. Dobra, jeszcze sprawdzę, czy ktoś nie potrzebuje się naprawić. Raczej nie, nikt nie potrzebuje się naprawić. Dobra. Te przedmioty sprzedam już, jak będę już miał te przedmioty, te... wytworzone przedmioty z kamieni szlachetnych, nie? Do banku. Wyciągnijmy może 9000 klejnotów, co?
na wszelki wypadek. Bo nie pamiętam, ile w sumie nam... Dobra, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Tak i tak dużo mamy tego, więc nie ma się co przejmować. Lloyd's Beacon. Okej. I tu mamy te diamentowe, tak? Czyli cztery diamentowe. No to robimy w ten sposób, że... Oczywiście się zgadzamy. I teraz tak, co chcesz, żebym ci stworzył? Czy broń, czy coś do noszenia? Oczywiście... Tu zrobiłem błąd, bo nie zapisałem, prawda? Splint mail, ale też może być splint mail. Okej, okay, nie ma tego złego. Dobra, splint mail. Ring mail? Nie, ja chcę coś lepszego. Gra. With five diamonds, I can make... szaty. Diamentowe szaty. W sumie? Czemu nie? Czemu nie? Czemu nie? AC60, AC55. Dobra. Armor. Diamond splint mail i... No, dobra. A to damy to Stefanowi, a diamentowe szaty damy Kochodronowi. Okej. Okay. W ogóle diamentowe szaty, nie? Chciałbym to zobaczyć. Dobra. Stalowe przekażemy tobie. Dobra. Ile mamy tych klejnotów jeszcze szybko? Znaczy diamentów? Chyba dwa. Znaczy jeszcze możemy dwa... tak. Możemy jeszcze 12, czyli dwie jeszcze możemy przedmioty sobie stworzyć. Dobra. Tamara znajduje ring mail. Nie. Nie interesuje mnie to. Splint mail. Okej, pójdzie na handel. With five diamonds I can make a weapon. Ring mail. Nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. With five diamonds I can make a something to wear. Okej, niech będą te szaty. Niech będą te szaty, bo w ten sposób dostanie szaty swój komplet Kriela. W ten sposób nikt nie będzie poszkodowany. Dobra, dawaj jej te. To teraz problem polega na tym, że im wyższa jakość przedmiotu, to tym droższe będą to w utrzymaniu będzie, nie? Jeśli chodzi o naprawę. Więc trzeba będzie bardzo, a to bardzo uważać, jak nam padnie postać, to... Uuuu. 10% wartości, nie? 10% wartości, a to na... 8 tysięcy, nie? Za takie... Czy 10 tysięcy za pełną zbroję płytową. Obsydianową, nie? Bo razy 50, ale podzielone na 10. Znaczy razy 50, 50 razy 2, czyli 100 tysięcy sztuk złota, ale 10% z tego to jest cena naprawy. Czyli 10 tysięcy, no ale tak dużo. Dobra. Czy ty sobie założyłaś te szaty? Oczywiście, że założyłaś. Dobrze. Okej. Okay. Moi drodzy, ja tutaj zakończę odcinek. W następnym odcinku już będziemy... oczywiście przerobię te wszystkie przedmioty na
na coś fajnego. Może coś się fajnego trafi, nie wiem, jakaś płytówka albo coś, nie? To się tam rozda. Tak czy siak, moi drodzy, ja bym z Wandelf, to było World of Zing, następnego odcinka. Na razie, cześć.